To dzisiaj prezentujemy jeden z programów realizowanych przez rząd polski, którego celem jest wsparcie Polaków poza granicami kraju. W szczególności kładziemy nacisk na Polaków pozostawionych na wschodzie, mieszkających zarówno na Kresach I, jak i II Rzeczpospolitej. Ten program to wyraz dbałości o to, żeby Polacy, nasi rodacy, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, mogli utrzymywać, kultywować polską kulturę, polski język, polskie obyczaje. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze przykładał szczególną rolę do wspierania naszych rodaków poza granicami kraju. Zwiększyliśmy w poprzedniej kadencji fundusze przeznaczone na wsparcie Polonii i Polaków poza granicami kraju. Uruchomiliśmy szereg programów, a w tej kadencji ze względu i na podkreślenie tej szczególnej roli, jaką nasi rodacy poza granicami kraju odgrywają w polityce aktualnego rządu, został powołany pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków poza granicami kraju, pan minister Dziedziczak, i to stanowisko zostało ulokowane właśnie w Centrum Administracji Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Proszę Państwa, to olbrzymi potencjał pod wieloma względami, mówię o rodakach poza granicami naszego kraju. O tym programie i o innych programach na pewno będzie za chwilę pan minister, pan prezes mówił. Ja chciałbym podziękować wszystkim inicjatorom tej wartościowej inicjatywy, dzięki której kilka tysięcy dzieci polskich na Łotwie, Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej otrzymuje takie wsparcie. I przy okazji chciałbym też zapowiedzieć kolejną inicjatywę. Rząd rozpoczyna pracę nad rozwiązaniami, które pozwolą na uproszczenie procedur i możliwości związanych z osiedleniem się na terenie Polski wszystkich potomków mieszkańców I i II Rzeczpospolitej, którzy deklarują związek z Polską, z naszą ojczyzną. Wprowadziliśmy w 2007 roku ustawę o karcie Polaka. Ta ustawa została znowelizowana w roku 2016, żeby jeszcze wzmocnić i ułatwić kontakt z Polską naszym rodakom. Teraz rozpoczynamy pracę nad kolejnymi rozwiązaniami, dzięki którym na terenie naszego kraju będą mogli spokojnie osiąść potomkowie mieszkańców I i II Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to kolejna już edycja inicjatywy Bon Pierwszaka. Ma ona miejsce od roku 2016. Jak wspomniałem, pomysłodawcą tej inicjatywy był ówczesny przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za granicą, poseł Michał Dworczyk. I od 2016 roku realizujemy ten projekt. Najpierw miałem zaszczyt realizować go jako wiceminister spraw zagranicznych. Później realizował ten projekt Senat. Aktualnie realizuje ten projekt Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii Polaków za granicą przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zawsze ten projekt był realizowany przez Rządową Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie. Szanowni Państwo, z racji epidemii koronawirusa w tym roku nie mogliśmy być na miejscu z naszymi podopiecznymi, młodymi rodakami, więc spotykamy się z Państwem tutaj w Kancelarii Premiera, w miejscu, gdzie ta akcja była koordynowana. I drodzy Państwo, kilka zdań o idei tej akcji. We wspomnianych krajach, a więc na Litwie, Łotwie, na Białorusi, na Ukrainie, w Republice Czeskiej mamy polskie szkoły. W większości z tych krajów są to polskie szkoły, do których młodzież może chodzić w trybie całotygodniowym. I niezwykle istotne jest to, żeby jak najwięcej młodych osób te szkoły wybierało. Decydowało się na naukę w szkołach polskich. W szkołach polskich na Litwie, na Łotwie, w Republice Czeskiej, w szkołach polskich na Ukrainie, żeby także młodzież kształciła się trochę w innym systemie, ale też w szkołach polskich na Białorusi. I Bon Pierwszaka jest elementem podziękowania państwa polskiego dla rodziców i dla oczywiście młodych uczniów, którzy decydują się wybrać swoją drogę edukacyjną z Polską. Kiedy dziecko rozpocznie cykl edukacyjny w polskiej szkole, mamy gwarancję, że po latach w niej spędzonych
Dziecko to będzie mówiło świetnie po polsku, będzie przejdzie patriotyczną formację, wychowanie, bo szkoła przecież to nie tylko wiedza, ale też wychowanie. Wreszcie uczeń po takiej szkole będzie dumny z bycia Polakiem i będzie polskość promował. Promował wobec Polaków w swoim kraju, ale też promował wobec mieszkańców kraju, w którym jest. Czyli nie wiem, na Litwie wobec Litwinów, na Ukrainie wobec Ukraińców. Będzie takim ambasadorem Polski i to jest bardzo cenne. Podkreślmy, wychowujemy po polsku, wychowujemy w duchu patriotycznym polskim, wychowujemy także w atmosferze lojalności do kraju, w której dany młody człowiek jest, którego jest obywatelem. To jest bardzo istotne. Szkoły polskie są w większości w systemie edukacyjnym krajów przez nas wymienionych i wychowują młodych ludzi w poczuciu dumy z polskości, przekazują wiedzę o Polsce, ale również wychowują do poczucia lojalności wobec kraju, w którym dany młody człowiek jest. Szanowni Państwo, wielu z młodych absolwentów szkół polskich staje się liderami środowisk polskich w kraju, w którym dany młody człowiek mieszka. Niemała część z naszych rodaków wybiera studia w Polsce. Wybierają także studia polonistyki w kraju, w którym mieszkają. O sukcesach, o benefitach tego, że młody człowiek kończy polską szkołę, moglibyśmy tutaj cały dzień mówić. To jest istota naszej pracy, naszej opieki nad Polakami na wschodzie. Bon Pierwszaka to jest realna, także pomoc materialna. Wszyscy wiemy, ile jest wydatków we wrześniu związanych z tym, że dziecko idzie do szkoły. Polska o swoich rodakach pamięta. Polska pamięta i podkreśla to, że pamięta szczególnie o tych, którzy decydują się wybrać polską szkołę. Warto wybrać polską szkołę, będąc Polakiem za granicą, bo to spotyka się właśnie z licznymi przywilejami i pomocą ze strony państwa polskiego. Często spotykaliśmy się też z osobami, które się zastanawiały, dziecko na przykład jest w wieku 5 lat, czy wysłać dziecko do polskiej szkoły, czy nie. Tego typu inicjatywy przekonują, żeby do polskiej szkoły wysłać, a więc żeby wychować dziecko za granicą w duchu polskości, a nie ryzykować wynarodowienie, posyłając do innej szkoły. Szanowni Państwo, jak to wygląda w praktyce? Każdy nasz młody uczeń dostaje wyprawkę. Widzieliście Państwo plecaczki. W tych plecaczkach są różne polskie podręczniki, przybory szkolne. Wszystkie te rzeczy, które pomogą młodemu uczniowi w dalszej pracy, nauce. Jeśli chodzi o wsparcie, to jest 400 zł na indywidualne potrzeby edukacyjne dla prawie 1,5 tysiąca uczniów z 86 szkół polskich w Republice Czeskiej, na Litwie i na Łotwie. Wyprawka szkolna to pójdzie, czy poszła już do 2,5 tysiąca uczniów z klas pierwszych w 108 szkołach polskich w Republice Czeskiej, na Białorusi, Litwie, Łotwie, Ukrainie. Jeśli chodzi o Białoruś, to jeszcze mamy tutaj dodatkowe wsparcie polskich szkół społecznych działających przy Związku Polaków na Białorusi. To jest teraz szczególnie istotne. Otrzymają one materiały i pomocy dydaktyczne oraz sprzęt IT. To będzie kierowane do ponad 180 uczniów. Cały koszt projektu to 1,5 miliona złotych, ale myślę, że każdy z nas ma przekonanie, że to są świetnie wydane pieniądze, że na takie cele pieniądze zawsze warto wydawać. Dziękuję uprzejmie.